W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jaka jest norma widzenia barw, ale u kierowcy taksówki kategorii B. Pytanie jest o tyle ciekawe, że doprawka B kategorii B na osobówkę, takie jakie zwykle posiadasz, w ogóle żadnych kolorów nie musisz rozpoznawać. No ale jak ma to się do wożenia ludzi w taksówce? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od maila swojego widza. Witam, proszę Pana o poradę, chcę zostać taksówkarzem, ale mam lekki daltonizm. Rozróżniam podstawowe kolory, ale na tych kółkach kolorowych z cyferkami nie daję radę. Na marginesie są to prawdopodobnie tablice Ishihary. Czy to mnie dyskwalifikuje, czy jednak mogę się starać? Proszę o poradę, ponieważ nie chcę zacząć całego procesu przygotowania, wydać pieniędzy na samochód, a w końcu okaże się, że nie mogę wykonywać tej pracy. Będę wdzięczny za info. Nawiasem mówiąc, podejście jest bardzo mądre, czyli sprawdź, czy nadajesz się do jakiegoś konkretnego zawodu, a dopiero później inwestuj swoje dokształcanie. Ale wracając do rzeczy, teoretycznie norma jest identyczna z kierowcami zawodowymi, czyli ciężarówek i autobusów. No, czyli co musisz rozpoznawać? Musisz rozpoznawać barwy podstawowe, prawda? Czyli tą żółtą, czerwoną i zieloną. A może w innej kolejności czerwoną, żółtą i zieloną? Słuszne pytanie, dlaczego te barwy? No, są one identyczne z tymi na sygnalizatorze świetlnym, czyli jak rozpoznajesz te barwy ze światłem na skrzyżowaniu, no to masz bardzo duże szanse, że rozpoznasz dokładnie te same u lekarza. Tablice Ishihary natomiast służą generalnie do rozpoznawania bardziej dyskretnych zaburzeń. No, ale niestety od tych tablic Ishihary z reguły zaczynają swoje badania lekarze okuliści. No bo musisz wiedzieć, że według obecnych przepisów prawa wzrok taksówkarza powinien ocenić lekarz okulista, który wypisuje swoją konsultację czy swoją opinię do lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców. No, na pocieszenie czy niepocieszenie, no w praktyce spotkałem się z wieloma sytuacjami, kiedy robił to tylko lekarz uprawniony, no i wyszedł pewnie z założenia, że taksówka osobowa jest tutaj zdecydowanie mniejszym zagrożeniem niż ciężarówka, czy może jakaś wyścigówka. Także poniekąd trudno tej logice rozumowania, że tak powiem, racji nie przyznać. Jak będzie to w Twoim przypadku? No, poszedłbym do okulisty, poszedłbym do lekarza uprawnionego, po prostu poddał się badaniu, no i co? No i rozwiał swoje wątpliwości. Widzenie barw raczej jest identyczne przez całe życie. No i tak raz zrobione badanie, które oczywiście będzie trzeba powtarzać, ale z reguły jest wiążące. Jest nagle mało prawdopodobne, że ten, co kolorów nie widzi, czy barw nie rozpoznaje, nagle zaczął rozpoznawać. Chociaż jest bardziej prawdopodobne, że jak rozpoznawałeś, coś ci się tam stało, uraz głowy, czy jakaś choroba, że barwy rozpoznawać przestałeś. Ale naprawdę przypadki są to jakieś tam bardzo rzadkie. Jak chcesz takiego domowego testu, to spójrz na mój sweter, prawda? Jeżeli dostrzegasz gdzieś tutaj w tej całej menażerii barwę czerwoną, żółtą i zieloną, no to tak według mnie raczej kwalifikujesz się na kierowcę taksówki, także oczywiście test jest domowy, co będzie naprawdę, to się okaże u lekarza okulisty czy medycyny transportu. Natomiast no, według mnie, jak rozpoznajesz to, to i rozpoznasz tamto. Także mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, naszej klasie, Facebooku, czy tam jakimś innym. Jak znasz się na kodzie HTML, wkleję na swoją stronę internetową. Tradycyjnie oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania na prawo jazdy wrocław.com. No i tam od razu wdepnij, oczywiście najpierw dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki do subskrypcji są tutaj gdzieś po mojej prawej stronie, a po Twojej stronie lewej. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Natomiast, aby było jasne, to co powiedziałem jest takim pewnym uproszczeniem. Powinieneś być badany na wiele innych rzeczy,
I tak przykładowo, latarką, którą dostałem z Maktronika, na pewno Ci będą sprawdzać wrażliwość na olśnienie, nie chcę tu świecić po kamerze, ale będzie wrażliwość na olśnienie, widzenie zmierzchowe, czy tam jakieś inne ciekawe rzeczy. No, latarka rewelacyjna zresztą, taką samą widziałem u pograniczników, jak leciałem do Stanów Zjednoczonych, także rewelacyjna sprawa dla każdego kierowcy, firma Maktronik. Kilka innych jakichś testów do wzroku, zobacz jakie tu są kolory, prawda, jaki kolor ten, jaki ten, jaki ten ciekawy kolor, tutaj powiedzmy jakie to serduszko, no i jeszcze raz parę kolorów z mojego sweterka, prawda, czyli jeżeli to rozpoznałeś takim moim wybitnie domowym testem, to raczej z rozpoznawaniem barw podstawowych do zawodu kierowcy taksówki problemów miał nie będziesz. Także bye bye, jeszcze raz, żegna Cię Darek Kraśnicki z Wrocławia.